No dalej, przejdź tam, Kobito. Potrafisz wykonać zleconą robotę. Jarl Rift poprosił nas o pomoc. Zdaje się, że zamieszkały tam drapieżniki i napadają rolników oraz podróżnych. Ktoś musi tam iść i zająć się tymi bestiami. Też nie koniec? Dobrze. Wiedziałam, że możemy na ciebie liczyć. To tylko bestia, ale uważaj. Bestie Skyrim mają w sobie więcej krzepy niż inne. A ile my tam mamy? 229. Dobra, awansik przede wszystkim mamy. Chcemy na magii, bo potrzebujemy magii. Tu mamy 40 poziomik, tu uplikujemy to. I na razie to tyle. No. Generalnie wbiłem... Masz dla mnie jakieś rady, Heroldzie? Wbiłem legendarne jednoręcznymi umiejętności, więc... A obrażenia będą syte. Obrażenia będą syte. Dobra, aha. Przede wszystkim. Tak, mamy eksterminację. Ale... My chcemy teraz zrobić coś zupełnie innego. Stawmy na razie towarzyszy. Chodźmy tutaj. Chodźmy tutaj. Teraz zapolować na jakieś wampirki albo coś. Ale gdzie to wejście? Boże. Kto zrobił tak daleko ten teleport? No, to nie tędy znowu? Ja nie mogę. Aha, to jest jeszcze... Dalej. Dziękuję. Teleport bliżej powinien być. No trudno, nikogo już tu nie ma. Jezus Maria, wampirki. Mam... Jeżeli wampiry uderzą na nas tutaj, szukanie poczwar w ich dziurach byłoby znacznie mniej wygodne. Tak. Sims legit? Właśnie, co to jest? Ty muszę pogadać, no dobra, to jak mam okazję? Spójrz. Można się było domyśleć, że znalezienie nas będzie dla nich tylko kwestią czasu. To cena, którą płacimy za jawny zaciąg. Musimy wzmocnić naszą obronę. Nie podejrzewam, że masz dla mnie dobre wieści. Ja tak robię? Całkiem możliwe. Powiem ci szczerze, że nie mam pojęcia. Co jest w dodatku, co nie. Już mam wieści, ale raczej nie są zbyt dobre. Oczywiście. Czemuż sądziłem inaczej? No nic. Powiedz, co wiesz. Kobieta? Uwięziona w takim miejscu? To bez sensu. Kim ona jest? I przede wszystkim, gdzie ona jest? I dostały ją od ciebie. Że co? A co z próbą powstrzymania ich? Nie udało ci się zabezpieczyć zwoju? Tak. Czyli mają tę kobietę i jeden ze zwojów. Na bogów. Gorzej już być nie mogło. To przekracza nasze możliwości. Aha, Downguard. No, całkiem możliwe.
Oczywiście, że musimy. Jestem stary, nie głupi. Będziemy potrzebować pomocy. Jeśli są na tyle odważne, by nas tu napaść, to sprawa może być poważniejsza niż myślałem. Mam tu dzielnych ludzi, ale... Są ludzie, których poznałem i z którymi pracowałem przez lata. Potrzebujemy ich umiejętności i talentu, jeśli chcemy to przeżyć. Jeśli uda ci się ich znaleźć, może będziemy mieć szansę. Okej. Prosto do sedna, co? Podoba mi się to. Nie to, co ci głupcy z zakonu. Należy unikać rozgłosu. Zbyt wielu ludzi, a ściągniemy na siebie niechcianą uwagę. Myślę, że przyda nam się Sorin Jurat. Bretonka, bardzo bystra i zręczna. Zafascynowana adwenerami. W szczególności ich uzbrojeniem. Wiem tylko, że niedawno krążyła po pograniczu. Przekonana, że wkrótce natrafi na największe krasnoludzkie ruiny w historii. Okej, czy nam pomoże? Być może potrzebna będzie odrobina perswazji, ale powinna to zrobić. Na pewno zechcesz odszukać również Gunmara. To zwalisty Nord. Nienawidzi wampirów niemal równie mocno jak ja. Wbił sobie do głowy lata temu, że jego doświadczenie ze zwierzętami będzie pomocne. Zwłaszcza z trollami. Z tego, co słyszałem. Ostatnie, co o nim słyszałem, to, że krąży po Skyrim, szukając bestii do oswojenia. Sprowadź tu tę dwójkę, a będziemy mogli zacząć obmyślanie planu. Jasne. Dobra. Miej oczy szeroko otwarte. Z wampirkami. No właśnie ten, chciałem już wczoraj zrobić, ale mówię, jak już się porobię jakieś poboczne i ogarnę wampiry. No dobra, co, gdzie tu to mamy? Najpierw? Najpierw mamy to. Dobra, aha, tu mamy. Zwerbuj Gunmara. I tu w sumie mamy też inny quest. Związane z towarzyszami, więc w sumie możemy go też rozwiązać. Od razu. Szukałem cię. O. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Urhan. Zobaczmy. Mam kolejny list od Ralisa, ale po raz ostatni robię za jego posłańca. Nie cierpię tego miejsca. To chyba na tyle. Muszę iść. Okej. Okay. Dobra, właśnie, dostaliśmy w sumie do dwa listy są w sumie. Wiemy. I ręka. Ale o czym wiedzą? What the hell? Nie mam pojęcia, ale spoko. Musimy pogadać. Mroczne Bractwo, ja cię znam. Ja? A ja ciebie nie znam. Aventus, tak, robiłem questa z Aventusem, dokładnie, no, faktycznie. Ręka, no, dla mnie to była ręka, bo to był odcisk ręki. To był odcisk ręki, jak dla mnie. Znasz wojowników z Hammerfell? Mają zakrzywione miecze. Jeśli się w łóżku, to cię porwą. Okej. Dobra. No moment, zwerbujemy. Te dwie osoby. Ty tam, trzymaj się! Tropiłem tego przeklętego niedźwiedzia przez 2 tygodnie. Nie dam mu pozbawić życia kolejnych ofiar. Dużo golda może zrobić? Isran? Potrzebuje czyjejś pomocy? Własnym uszom nie wierzę. Obawiam się, że jest już o kilka lat za późno. Żyję teraz własnym życiem i mam ważniejsze sprawy na głowie. Poza tym ze wszystkim sam daję sobie radę. Osobiście mnie o tym zapewniał. Do czego niby miałby potrzebować mojej pomocy? Wampiry? To... Cóż, to może nieco zmienić obrót spraw. Powiedz mi, co się dokładnie dzieje? Na ósemkę. Dobrze, słuchaj. Zastanowię się nad tym, ale nie mogę odejść i zostawić niewinnych ludzi na pastwę tego niedźwiedzia.
Gdy się go pozbędę, może sprawdzę, czego chce ode mnie Isran. Niedźwiedź? No jest niedźwiedź. A ty tu skąd? Fus? Prawda! Żyjesz? Stary? No, brakowało. No, ja się bałem, że zintryguje ten, że po prostu zniknie, że się rozpuści, kurde, jak paczka dropsów, nie? Mam ten krzyk ulepszony. I się tak najbardziej obawiałem. Dobra, generalnie to zobaczysz, czym odblokowaliśmy wcześniej. O, jest. Ognisko, oddech, odblokuj. Dobra, trochę tych krzyków mamy. Teraz tak, zobaczmy. Zwaruj Gunmara, dobra. Możesz zabić niedźwiedzia? Gunmarze, ale ja już zabiłem niedźwiedkę. No, mam aspekt smoka. I potężniejsze krzyki. A, to nie ten niedźwiedź. Chyba mogę przynajmniej sprawdzić, czego chce Isran. Zakładam, że wciąż znajdę go w tym forcie w pobliżu sygnału Stendara. No pewnie, że tak. Kim gram? Nordem gram. Czyli takim podstawka, nie? Kobietą w dodatku. Epa. Oczywiście, że tak. Pracował nad tym miejscem przez 2 lata. Nie wpuszcza nikogo. To jego własna mała forteca. Cóż, zobaczę więc, co tam tyle czasu wyprawiał. Zobaczymy się na miejscu. Jeśli chcesz mnie zobaczyć, to właśnie tak. Zakapturzony. Ups. Kocham, jak ją skroluję w innych okienkach. Dobra, skóra niedźwiedzia, to jest mi nieprzydatne. Perek za to. Chętnie badam. Światełko? Nie. Nie ma. Dobra. Kredki anonim pierwszego levelu. Czy levelujesz razem ze mną? Dobra, czyli co mamy za nami? Na obszar jeszcze nie został odkryty, spoko. No i by to przynajmniej tak było. Święty spokój z tym. Trzeba pozwolić Fastred iść za głosem serca. Nie mogę jej. Aha, tu jest jakiś w ogóle dospad. Dobra. Zobaczmy, co tu mamy generalnie. Tak słabo. Z której strony? To tam, na górze, dobra. Jadek nawet.
No dobra. Co jest to? Uuu, smoczek! No, kam ty papa. Mok mrozu. No, wylądujesz gdzieś? No, wyląduj gdzieś. Nie wyląduję, nie ma miejsca nawet. Dobra, olać go. To jest myśliwy. Nie będziemy się z nim bawić. Dobra. Goldzika. Mikstureczka. Zwołanie ciężkiej zbroi, ale nic się nie nauczyliśmy. Chyba maxa żeśmy uzyskali w chwili obecnej. No nic, dobra. No, ale ty już powinien wylądować, nie? O jest! Fus! Prawda! Dobra, moje miksturki. Energetycznego. Tak. Lantuj, chodź na tutaj, kurde, mędo jedno. Jak się rzuca, kurde. Znowu kamera tak, że nic nie widzimy, ale... No, prawie mnie chapnął. A mówią mi, że gram na łatwym poziomie. Gram na czelotniku, nigdy nie jest zawsze łatwo. Jaki pancerz, Czar jeden. Spoko. A tak, dusza, dałaś mi tutaj duszkę. No wiem. Średni to, moim zdaniem, tak całkiem nieźle, jak na mnie, kappa. Oczywiście, że nie żyje, moi kochani. Jak żeście chcieli, żeby żył? Dobra. Kogo bym tu jeszcze mieliśmy zerwować? Tutaj jest ktoś. Ale najszybsza droga będzie z tego. No, także mówię, z niektórymi przeciwnikami naprawdę jest srogo. To tak nie jest do końca powiedziane. Że jest easy. Tak nie jest. Hej, uważaj! Że niektórzy mają mniejszy level ode mnie, to już nie mają jedna kappa. Nie no, teraz jak wbiłem ten legendarny bronią jednoręczną, to ten trochę nadrabiam, trochę mniejszy mam damage.
ale powoli do przodu, nie? Ciekawe, zobaczmy, który mamy w ogóle. To jest czwarter, czyli nie wbijemy nic nowego, no właśnie. To jest od 50, jeszcze 6 potrzebujemy, żeby coś więcej powbijać. Tylko trzeba czekać i walczyć w coraz więcej. Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. No właśnie. Pięknie. Chodziło. Jeszcze jakiś niedźwiadek. Potrenujemy. Jeszcze jakieś ruiny? Nic nie ma. Jedziemy, jedziemy. Koksem. Dobra. A skróty. Ki. Kawałek pewnie, nie? Ojej, już jest spory kawałek. Bardzo spory kawałek. O, to było. El bandito, el banditos. Szabrownik, szabrownik! O Jezus Maria. Dzięki za kolejnego locika. Za smoka, prawie cię zjadły. No, prawie, prawie. Ale prawie robi wielką różnicę. Gdzie to jest? Tam jesteś. Fus! In the face. Ej, wziąłem łuk chyba niepotrzebnie, ale spoko. Another dragon. Another dragon. Na uczniu złamałem wytrych. Wstyd. Spoko. Może być. Ale tak spoko, tyle, że szkoda gadać. The hell? Co się stało, kurde, z tymi smukami? No chodź. Potnę cię, kurde, na plasterki. Ląduj, ląduj, kochany. No chyba nie z mnie podpalił, nie? Czy większą polankę znaleźć? Większa polanka, kurde. Oh yeah. Ale to nie jest to, co ja chciałem. To nie to. To też nie to. Chciałem. Aspekt smoka. Tu. No, tylko fusy rzuciłem. No da, no chodź tutaj, smoku jeden. Jaki mam armor? Wiesz co, od gildii złodziei. Nie jest to nic zajebistego. Właśnie nie mam pojęcia ten.
Z czego to jest najlepszy pancerz jakiś w tej grze? Czy to jest z craftu, jak zwykle, czy jednak można znaleźć coś ciekawego? O, tak, dusza jeszcze. Dawaj duszę. A dokładnie, żeby ci nie kłamać, mam... Nie, to jest strój. Mam... My to mam taki miks. Buty czarnego strażnika mam. Mam jakiś amulet taki beznadziejny, tu mam elfiek karwasze lepszego dzierżenia. Kaptur czarnego strażnika i zbroję czarnego strażnika, więc nic nadzwyczajnego. Nordem gram, wojownik. Dual wield, of course. Nie, żeby nie było widać, nie? Jest dwóch mieszy korzystania, kappa. Dobra, tu gdzieś to jest. Jadryczny jest najlepszy z tego, co wiem, na rogu się craftuje, ale możesz jakoś randomowo znaleźć na maps. No, tylko że ja... Sorki, tylko że ja potrzebuję głównie lekki pancerz, nie? Nie wiem, czy jadryczny jest lekki pancerz. Nie przypominasz sobie worka z krasnoludzkimi żyroskopami? Przysięgam, że zostawiłam go tutaj. Myślisz, że mogły go zabrać kraby błotne? Niedawno widziałam jednego. Nie zdziwiłabym się, gdyby przyszedł tu za mną. Rozejrzyj się, dobra? Niestety nie. No właśnie, a z lekkich co jest takiego najlepszego w Skyrimie? Isram? Szuka mnie? Nie, mylisz się. Gdy rozmawialiśmy ostatnim razem, mówił głośno i wyraźnie, że nie interesuje go moja pomoc. Ciężko mi uwierzyć, że się rozmyślił. Zanim odeszłam... Powiedział mi bardzo krzywdzące słowa. W każdym razie jestem zadowolona ze swojej obecnej sytuacji. A teraz muszę cię przeprosić. Wampiry? Naprawdę? Ach, więc teraz Isran przypomniał sobie, że sama przedstawiłam co najmniej 3 wersje wydarzeń, w których wampiry zniszczyły ludzkość. Więc co zamierzają? O, smocza zbroja, niestety tylko krewno na level kowalstwa. No, ja się nic nie pakowałem w kowalstwo. Ja... Cóż, coś podobnego nigdy nie przeszłoby mi przez myśl. Ciekawe. Nie mam pewności, co wampiry mogłyby z nim zrobić, ale w tym wypadku Isran chyba ma rację, twierdząc, że nic dobrego. Cóż, niech będzie. Chyba nie zaszkodzi, jeśli się dowiem, o co chodzi, żebym mogła lepiej się obronić. Nie mam zamiaru porzucać swojej pracy. Jest zbyt pożyteczna. Potrzebuję przynajmniej jednego krasnoludzkiego żyroskopu. Więc albo odszukam tę torbę, którą ukradły kraby błotne, albo muszę znaleźć gdzieś nowy żyroskop. Nie masz przypadkiem czegoś podobnego, co? Dobrze, już dobrze. Nie mogę jednak porzucić tej pracy. Może mieć bardzo użyteczne zastosowania. A więc dokąd to mam się udać? Ach, więc nasz przywódca wciąż pracuje nad swoją sekretną kryjówką, tak? Ciekawe, jakie do tej pory zrobił postępy. Skończę tutaj i udam się w tym kierunku najszybciej, jak to możliwe. Do zobaczenia na miejscu. No i spoko. No to chyba widzimy się w twierdzy świtu. Ludzka strzała. Spoko. Można chyba gdzieś znaleźć. No, kurde, przydałoby się coś ten nowego, bo kurczę, dawno nie widziałem żadnego fajnego nowego armora. Nie tu. Tu najpierw musimy iść. Należysz do mnie, jeszcze się na walka. Pomoc!
Pomocy! Pomocy! Nikogo już tu nie ma. No i po wampirku. Wolfried, patron wielkiego klanu dzieciaka. Okej. No bo jeśli chodzi o kraftowanie, to chyba materiały generalnie mam, no bo tyle tych mam smoczek łusek i kości, że mógłbym kraftnąć pewnie i za dwie zbroje pełne, różne.